Kolaborant zastrzelony. Gniew Rosjan czy zemsta Ukrainy? Kolaborant zastrzelony. Chciał wprowadzić proputinowską administrację. Paweł Sobotczynkow nie żyje. Asystent byłego burmistrza Chersonia, który starał się utworzyć w mieście prookupacyjną administrację, został zastrzelony w swoim samochodzie. Nie wiadomo jednak, kto wykonał wyrok. Jako pierwszy o samochodzie ostrzelanym w pobliżu domu Władimira Saldy. Byłego burmistrza Hersonia, który starał się utworzyć w mieście proputinowską administrację, informował ukraiński deputowany Witalij Bogdanow. Ostrzelany Mercedes należy do kolegi Saldy Pawła Sobotczykowa, informował poseł. Śmierć kolaboranta potwierdził dziennikarz ukraińskiego kanału 24 Denis Kazański. Władimir Saldo poparł rosyjską okupację Hersonia, a teraz wraz z garstką innych zdrajców próbuje stworzyć administrację okupacyjną w mieście. Dzisiaj jeden z tych nielicznych nie miał szczęścia, napisał na Facebooku. Paweł Soboczikow nie żyje. Los kolaboranta nie do pozazdroszczenia lokalne media informują, że w momencie ataku w aucie była też żona sobotcznikowa. Ciężko ranna kobieta miała zostać przetransportowana do szpitala. Nie wiadomo, kto stoi za zabójstwem mężczyzny. Albo nie zadowolił swoich mistrzów Rosjan, albo został unicestwiony przez ukraińskie podziemie. Jedno jest pewne: Los kolaboranta nigdy nie jest do pozazdroszczenia, napisał Kazański. Działalność bloku Władimira Saldo została zawieszona w niedzielę przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Podobną decyzję podjęto wobec 10 innych, prorosyjskich ugrupowań. Wszelkie działania polityków zmierzające do rozłamu lub współpracy z Rosją nie powiodą się, komentował decyzję prezydent Ukrainy Wołody Zełenski. Hersoń zajęty przez rosyjskie wojska, Hersoń na południu Ukrainy, jest jednym z miast zajętym przez wojska rosyjskie. Cały czas działa jednak ukraińska administracja, a na ulicach regularnie odbywają się demonstracje antyokupacyjne. Mer Hersonia i Chor powiedział w niedzielę w telewizji ukraińskiej, że w mieście nie wystarcza leków i środków higieny dla osób z trudnościami w poruszaniu się, a także żywności dla dzieci. Hajew powiedział także, że kończy się w Hersoniu olej napędowy i benzyna którego cytuję portal chromackę dodał, że na razie miasto nie ma prokuratury ani policji. Przed maruderami bronią Hersoń wartownicy ze Straży Miejskiej. Autor Paweł Basiak